Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Rado. Dzień dobry, witam w magazynie Moc Kultury. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Małgorzata Ryszewska ze Stowarzyszenia Zielona Akcja. Witam, dzień dobry. Szykuje się w zasadzie ciekawe wydarzenie pod nazwą Rodzinne Warsztaty Świąteczne. Coś się pod tą nazwą kryje, chociaż ona jest w miarę czytelna. Tak, będą to warsztaty w takim klimacie polsko-amerykańskim, ponieważ partnerem tego wydarzenia jest American Corner. Przygotowane warsztaty są w trzech takich jakby blokach tematycznych. Będziemy robić ekologiczne strojki świąteczne z różnych materiałów naturalnych, gałązki, szyszki, orzechy, ozdobny papier, papier szary, wszystko co wstążeczki, materiały recyklingowe też wykorzystamy. Wszystkie, które mogą upiększyć, nadać jakiegoś kolorytu, tak? Strojkom. Tak, dostaną drugie życie w strojku świątecznym. W drugiej części warsztatów dzieci same wykonają kartki świąteczne, które przeznaczą bądź dla swoich bliskich, bądź zatrzymają dla siebie. Będzie też pisanie listów do świętego Mikołaja. Mikołaj na miejscu odbierze listy. Ten prawdziwy? Ten prawdziwy. Będzie mu elf towarzyszył. Potem przy dźwiękach muzyki, bo tak naprawdę będzie oprawa muzyczna, którą zrobi nam Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Są to dzieci grające na instrumentach, a śpiewać będziemy wspólnie. No proszę bardzo, pięknie się to wszystko zapowiada, ale gdzie te warsztaty? Kamienica Deskurów, rynek 15. W sobota, 10 grudnia od godziny 14 do godziny 17. Skoro rodzinne, skoro jest blok dla dzieci, ale też i dla dorosłych, tak? Czy będzie można wspólnie, czy jednak dorośli troszkę po swojemu, jakieś takie bardziej poważniejsze prace, dzieci swoje w swoim stylu, czy raczej wspólnie? Myślę, że wspólnie dorośli pomogą dzieciom. A dzieci dorosłym. Dzieci dorosłym i wspólnie powstaną bardzo fajne ozdoby. Powiedzieliśmy, że takie trochę polsko-amerykańskie warsztaty. Co będzie tym motywem amerykańskim? Gdzie tą amerykańskość będzie można? Przybliżymy obyczaje świąteczne, jakie panują w Ameryce. Porozmawiamy, jak Mikołaj w Ameryce odwiedza dzieci, jak dzieci czekają na tego Mikołaja. No bo wiemy, że w większości Ameryki, znaczy Stanów Zjednoczonych, no raczej ten śnieg nie występuje, więc Mikołaj saniami nie jeździ. Ale wszystko mi wchodzi. Tutaj myślę, że przybliżymy, a wspólnie też wykonamy kolędy i polskie, i te właśnie amerykańskie. Skąd w ogóle pomysł na takie działanie, takie warsztaty? Ponieważ współpracujemy w ogóle z różnymi organizacjami, z młodzieżą, z dziećmi. Robimy często takie warsztaty, bo ostatnio tych warsztatów troszeczkę było, między innymi takich recyklingowych. To jednak powstał taki pomysł, żeby coś takiego wspólnie zrobić i pokazać, jak można wykonać różne ozdoby z takich materiałów, które czasami wydają się do wyrzucenia już. A czy będziecie czerpać jakieś pomysły własne, czy skądś próbujecie zaczerpnąć te pomysły na stworzenie tych stroików różnego rodzaju? Mamy pomysły własne, ale też czerpiemy pomysły z jakichś tam innych zaprzyjaźnionych takich organizacji, z którymi współpracujemy, bo każdy ma jakiś swój patent na stroik. Natomiast też dzieci są bardzo kreatywne i myślę, że tutaj bym zostawiła dzieciom wolną rękę i niech same tworzą to, co po prostu im do głowy przyjdzie. A dzieci mają chyba nieograniczoną wyobraźnię, także jak najbardziej pomysłów spodziewam się mnóstwo. Jako Stowarzyszenie Zielona Akcja, myślę, że to, że część elementów użytych do tych stroików, czyli ten recykling, to nie jest przypadek. No nie. Dbamy o środowisko i chcemy zawsze coś zrobić, jakąś akcję, żebyśmy troszeczkę z głową te zakupy teraz robili, pewne materiały zatrzymywali, nie wyrzucali tak pochopnie, bo wszystko się może przydać. My jako stowarzyszenie zbieramy wszystko. Makulaturę, gazety, papiery, które można po prostu przetworzyć, bo robimy tą wiklinę papierową. Także myślę, że tutaj trzeba pokazać, że z tych, mimo że to ktoś mówi, bo to są śmieci, nie, to nie są śmieci, to jest po prostu materiał recyklingowy, który dostaje drugie życie i za chwilę staje się pięknym stroikiem, ciekawym lampionem.
czy jakiekolwiek i inne... I ozdobą choinkową. O właśnie, czy jakiekolwiek inne pomysły na ich użycie, na pewno ekologicznie, na pewno właściwa droga na wykorzystywanie. To może wybiegnę jeszcze troszeczkę dalej jako Zielona Akcja. Planujecie coś w przyszłym roku? Bo no tutaj już mamy święta, koniec grudnia, więc za chwilę tak. Zapasem Sylwester, Nowy Rok. Planujemy, ale na razie jeszcze te plany takie nie są nieskonkretyzowane, ale myślę, że w okolicach karnawału i po świętach na pewno jakieś warsztaty jeszcze będą, ale w tej chwili nie mogę powiedzieć, bo jeszcze niesprecyzowane są Wiem, że dużo różnego rodzaju działań podejmujecie, w wielu inicjatywach bierzecie udział, zresztą sam jako członek jednego ze stowarzyszeń radomskich współpracowałem również z Zieloną Akcją. Z czego tak najbardziej dumni jesteście? Co udało się zrobić w tym roku? Z doprowadzenia, że będziemy mieć do końca roku zbiornik na deszczówkę na ogrodzie społecznym. I to jest takie najważniejsze osiągnięcie? Najważniejsze, tak, bo rozwiąże problem, z jakim borykaliśmy się, bo mieliśmy za mało wody, a dużo roślin, które wymagały no niestety podlewania przez tę suszę, jaka panuje nam teraz obecnie w ciągu lata. A ten problem będzie rozwiązany, będziemy mogli po prostu więcej roślin hodować i w ręce mieszkańców Radomia trafią ciekawsze gatunki. A ogród społeczny, jak się rozwija, jak prosperuje, jak funkcjonuje? Mamy... W tej chwili taką przebudowę go gruntowną. Mamy zaplecze dobre, mamy altanę, dużą altanę 3x6, w której możemy robić wszelkie zajęcia, warsztaty edukacyjne, jakie tam na ogrodzie. Natomiast potrzebujemy teraz takiego troszeczkę zmiany, gdzie sadzonki, które będą hodowane masowo, czyli w większej ilości, tam mamy drzewa posadzone, które będą dalej wysadzane w mieście, one troszeczkę podrosły. I myślę, że następne gatunki, które nabyłam w tym roku jesienią, rozmnożymy, żeby tak na przyszły rok rozdać na jakiejś akcji mieszkańcom. Żeby Radom był jeszcze bardziej zielony. Myślę, że będą tak. Myślę, że to będą takie byliny odporne na suszę, bo teraz w tej chwili już pozyskujemy gatunki, które można sadzić właśnie w miejscach, gdzie no, jest sucho. Tej wody jest dużo mniej. Dziękuję bardzo. To jeszcze raz przypomnijmy. Rodzinne warsztaty świąteczne w Kamienicy Deskurów już jutro. Jutro w sobotę od godziny 14 do godziny 17. Rynek 15. A całe rodziny na właśnie rodzinne warsztaty świąteczne, polsko-amerykańskie dodajmy, zapraszała Małgorzata Ryszewska ze Stowarzyszenia Zielona Akcja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Radom 87,7.